Witajcie, kochani, w nowym filmiku na moim kanale. Dziś otworzymy sobie kolejne dwie paczuszki, które do mnie przyszły. Oto pierwsza z nich, którą nadesłała do mnie honoratka, a tą nadesłała do mnie maja. Jednak zanim zaczniemy je otwierać, kochani, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem. Kliknijcie lajka like tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale. Zachęcajcie innych. Ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A tu będzie pasek z moim adresem. Właśnie tam do mnie możecie wysyłać paczki, listy, co tylko chcecie. Wysyłajcie przesyłki opcją zwykłą, niepoleconą i pakujcie wszystko w koperty bombelkowe o dowolnym rozmiarze. Nie używajcie kartonów. Oraz będzie tu również mój Instagram, tutaj. E, także tam też zapraszam. A teraz już przejdźmy do pierwszej paczki, którą nadesłała, tak jak już wspomniałam, Honoratka W z miejscowości Bolszewo. Okej, okay, tutaj mamy zawartość paczki, widzą tu dużo fanartów, ale do nich dopiero przejdziemy. Ja tu najpierw odnajdę list. Liścik jest już za mną i składa się z dwóch części, tak więc zaczynajmy czytać. Cześć, mam na imię Honorata. Przysyłam ci fanarty. Mam. 8-9 lat. Jak już wcześniej mówiłam, przysyłam fanarty, na których narysowałam postacie zakręconych. Bardzo lubię tą serię. Pozdrawiam cię, słodka bello, honorata. Bardzo mi miło, honoratko, dostać ten list od ciebie. Serdecznie cię pozdrawiam. I teraz sprawdźmy te fanarty, o których tutaj napisałaś. Oto pierwszy wielki fanarcik, który prezentuje Logana w formie ludzkiej. Jest radosny, uśmiechnięty, szczęśliwy, typowy Logan. Bardzo ładny rysunek. Teraz mamy malutki rysunek szynszylki, naszej prowadzącej. Zobaczcie, jaka podobna. Teraz mamy nasz słynny gang przepiórek, zobaczcie, również w formie ludzi. Zenek Rychu, Zbychu Zdzichu. I teraz mamy mnóstwo mini fanarcików, które przedstawiają wszystkie postacie zakręconych. Spójrzcie sami. Lucek Emil, Wiesia, Diana Zdzisław. Tutaj wszystkie dziewczyny zakręconych są: Honoratka, Jasmine. Bardzo fajnie rysunki wyglądają, kolorowe, świetne. I to już wszystko by było, kochani, z paczki od Honoraty. Ja Ci za nią bardzo dziękuję, Honoratko, oraz pozdrawiam Cię serdecznie. A teraz przejdźmy do paczki od Mai. I paczuszkę, która jest już za mną, nadesłała wcześniej wspomniana Maja E z miejscowości Gryfice. Ok, wyjęłam zawartość paczuszki, mamy tutaj jakieś akcesoria oraz pełno kartek, tak więc przejrzyjmy je. Liścik już za mną, tak, tak więc zaczynajmy. Witaj, słodka Bello, mam na imię Maja, mam 11 lat. Oglądam Twój kanał od roku 2015. Zainspirowałaś mnie do zbierania LPR, LPS oraz nagrywania o nich. Mój kanał to Mikusia LPS. Wysyłam do ciebie list, który teraz czytasz, fanarty, pytanka oraz coś jeszcze. Mam nadzieję, że się rozczytałaś. Pozdrawiam, Mikusia, LPS. Z tego co widzę, jesteś moją wierną obserwatorką, za co ci bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz nadal śledzić mój kanał. I tym samym dziękuję za tą paczkę, którą do mnie wysłałaś. Pozdrawiam ciebie oraz Twoją rodzinę. I teraz przejdźmy do dalszej części Twojej paczki. Tu mamy jeszcze mini fanartik z panielka. Teraz mamy karteczkę z pytaniami. Jest ich sześć, e, tak więc odpowiedzmy na nie. Pierwsze z nich to: jaki jest Twój ulubiony kolor? Moim ulubionym kolorem jest jasny, niebieski, taki błękitny. Dwójka: ulubiony kształt LPS. No to chyba na tą chwilę short hairy. Pytanie trzecie: czy nagrywasz filmy? Nagrywam niezmiennie telefonem. E, czwarte: w jakim programie montujesz filmy? Montuję wszystkie filmiki w iMovie. Piąte pytanie, ulubione zwierzątko, to tu oczywiście koty. Uwielbiam koty. Możecie na napisać wasze ulubione zwierzę, e, tutaj na czacie. E, oraz szóste, ostatnie pytanie, postara się zajrzeć na mój kanał. Jasne, oczywiście, zajrzę na twój kanał. I teraz przejdziemy do fanartów. Pierwszy z nich to taki bardzo miły napis: Słodka Bella, najlepsza LPS-tywerka. Z wielką radością widzę takie rysunki. Dziękuję. Teraz będą fanarty zakręconych, tak jak ten napis sugeruje. Oraz dopisek, bardzo długo robiłam te fanarty. Zgadzam się z tym, bo już widzę, że fanarty są bardzo, bardzo staranne. Pierwszy z nich przedstawia Sawanę. Zobaczcie, jak ładnie narysowana. Kolejny fanarcik to Jasmine. Następnie mamy naszą spanielkę Krystal. I jako ostatni jest Logan. Śliczne fanarty, przepięknie rysujesz, naprawdę masz talent. I jeszcze na koniec została nam e, torebka z akcesoriami. O taka. Na samym początku mamy dwie parasolki, które są spięte gumeczkami. Na pewno mi się przydają. Następnie taka czerwona łopatka do sprzątania. Żółty breloczek w kształcie łapki. Następnie mamy własnoręcznie zrobione okulary dla Petropa. Zobaczcie, szynkielka już je przymierzyła, pasują idealnie. W bardzo modnym różowym kolorze. Następnie mamy książeczkę w pięknej okładce brokatowej. Zobaczcie, jak się błyszczy wstążeczkę, stążeczkę własnoręcznie zrobiona linijka, bransoletka ze suwaka. Zobaczcie, można ją tak otworzyć tym suwakiem. I na sam koniec niespodzianka, jaką jest mini Shopik e, Pet Shop. Jest przesłodki. Nie miałam jeszcze takiej figurki Petshopa Bardzo za nią dziękuję, podoba mi się. I to wszystko, co wysłała do mnie Maja. Tak więc, zobaczcie, kochani, jeszcze raz. Maja, super paczka, bardzo za nią dziękuję, oraz serdecznie Cię jeszcze raz pozdrawiam. A Wam, kochani, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zachęcam Was do wysyłania przesyłek do mnie. A teraz żegnam się z Wami. Widzimy się w następnych filmikach na moim kanale, także śledźcie kanał. Do zobaczenia. Słodka Bella.